To już normalnie to jest takie, jakby się za chwilę miało zawalić. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mateo, witam was w kolejnym urbex na moim kanale. Poprzedni odcinek bardzo fajnie się przyjął i chcieliście więcej. W sumie poprzedni urbex nie był aż taki mega hardkorowy, to dzisiaj wjedziemy do opuszczonego domu, który oczywiście posłuży się tutaj plotkami, jest nawiedzony. Dokładnie tak, pójdziemy sobie do nawiedzonego domu, w sumie nawet nie chcę mi się tłumaczyć tych wszystkich plotek, co tam się nie zdarzyło, kto tam umarł, kto się nie powiesił, ale w sumie byłem tam raz z chłopakami, tak na szybko bardzo, po prostu weszliśmy i wyszliśmy. Było tam rzeczywiście coś w stylu liny do wieszania, także może być hardkorowo. No i słuchajcie, 5,5 tysiąca łapek w górę to będzie kolejny taki odcinek i oczywiście subskrybujcie kanał. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już właśnie przed tym budynkiem, jeszcze go nie widać. No i jest godzina chyba około 19, także jeszcze nie jest ciemno, ale no w budynku na pewno będzie ciemno. Ale może ktoś tam spać, jakiś urżnięty w trupa. No i będziemy wchodzić do piwnicy i na piętra. No, także słuchajcie, właśnie tak wygląda ten budynek. Może za dnia nie wygląda strasznie, ale jak tam wejdziemy, to zmienicie zdanie. Zwiedzamy grunt od razu, czy... Ej, chodźcie, od piwnicy zaczniemy. Tak się od piwnicy. No. W piwnicy nic nie było. No. Ja bym wolał przejść do tego. O kurde, ej, tutaj. Tutaj nic nie ma. Historii. I właśnie jak to się zawali, to... Dobra, chodźcie szybko, weź zobacz tutaj. Grupie, chodź. Weź zobacz tu. To nic nie ma. Ale ciemno jest. Nie, tu nic nie ma. O kurde, jakby się ten miał rozwalić. JP! No odprawili na ziomeczki. Dobra. Proszę. Jeszcze. No właśnie, o to mi chodziło. Dobra, idziemy. Nawet jak coś wiemy. Widoki z okna. W sumie można nawet zeskoczyć. Jak będzie ktoś szedł, to mam przewalone stąd, jak będzie ktoś nie wchodzi. No to co? Nie. Jak jedna osoba, to jeszcze tak. Dobra, patrz, o kurde. What? O kurde, to było pojętrze na lód. Co to, jakby mi się miało zawalić już? Ej, to już cię prawie zawala, to już się za chwilę zawali. No. Patrz, to już normalnie to jest takie, jakby się za chwilę miało zawalić. Sterilnie. No patrz, tutaj już, nie, to jest wygląda. Bo to sterilnie. No jak to nam się na ogach odwali. Chcę, ja chcę zobaczyć go. Nie wiem, czyli to idzie, to nie czarno. No jest. W sumie krótki strasznie ten urbex. No bo tu nic nie ma, to może jeszcze dodamy takie plus listopadowe. Jest krzyż i nóż. A właśnie słuchajcie, bo ostatnio robiliśmy urbex na... w takim innym domu. On tam gada. I... No chodź się. I po prostu od mojego filmu, który ja wrzuciłem, tam się coś zmieniło, bo jest na strychu krzyż i nóż. Dobra, słuchajcie, właśnie jesteśmy przed tym domem, co był już odcinek i wchodzimy teraz tylko na sam strych, bo już w sumie widzieliście resztę i sprawdzamy, czy rzeczywiście jest ten nóż i śpiwór i krzyż, tak? Subskrybuj, nie śmieszny. Także wchodzimy. Ten dom jest bardziej creepy od tamtego, a każdy bardziej się... No. Bo to przez plotki, to tam dużo osób mówi, że tam było coś tam. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już właśnie przed strychem. No i sprawdzamy, czy rzeczywiście jest ten nóż po naszym odcinku. Bo też jest tam dokładnie chyba jeden dzień po właśnie, jak ja wrzuciłem film. Dokładnie. W ogóle prawie na głowę. Dobra, dobra. Mario. Oj, tu jest taka studnia z tego filmu. Ej, chodźcie, to teraz jakiś. Dobra, tutaj się trochę boję wchodzić, bo to wszystko jest już załamane. No, właśnie chłopaki mówił. Tu jest materac, jest w sumie ciepło, więc fajnie sobie gdzie pospać. Krzyż? Ale krzyża nie ma chyba. A gdzie on był? To jest jakaś lina. Tak jak w tamtym domu też był jakiś patyk, ja myślałem, że to nie dobrze. No i tam.
No idź powoli, żeby nie się nie złamało. Jest tylko materac, ale żadnego krzyża nie ma, Nino. Czyli plotki tak jak ostatnio, że... I jak tu jest? Nic nie ma. Naprawdę? No. Ej, chyba, że tutaj jest ten krzyż. Czekajcie, jak tutaj wejdę. No. Tutaj, dobra, tu już zamamane jest. Fuh, ale pajęczyno. Słuchajcie, jednak wracamy, bo słyszeliśmy jakieś kamienie. I to aktualnie było dokładnie tam. No. Także to nie było jakieś udawane czy coś. Subskrybujcie. Kurde. Ej, serio, ktoś sobie jaja robi. Ale my tam byliśmy na górze z drugiej strony.